8 czerwca wspominamy świętego Wilhelma z Yorku, biskupa. Wilhelm Fitzherbert był synem księcia Eberta z Winchester i Emmy, przyrodniej siostry króla Anglii Stefana. Historia przekazała nam bardzo niewiele szczegółów dotyczących jego życia. Wiemy tylko, że do roku 1140 Wilhelm był kanonikiem katedry w Yorku, a potem skarbnikiem kapituły. Po śmierci arcybiskupa Turstana został wybrany przez kapitułę na jego następcę. Wybór ten zatwierdził też król. Konsekracja odbyła się jednak dopiero po 3 latach w 1143 roku, gdyż przeciwnicy świętego odwołali się do papieża Innocentego II. Ten jednak wybór Wilhelma uznał za ważny i polecił swojemu legatowi udzielić mu święceń. Najwięcej zastrzeżeń do osoby świętego miał prymas Anglii. Niebawem, jeszcze tego samego roku, papież Innocenty II zmarł i nie zdążył przesłać Wilhelmowi paliusza metropolity. Nie zdążyli tego uczynić także zbyt krótko następni panujący papieże, Celestyn II i Lucjusz II. Te okazje wykorzystali przeciwnicy Wilhelma i ponownie zaskarżyli go, że nieprawnie objął i sprawuje rządy na stolicy Yorku. Dla pozyskania sobie papieża błogosławionego Eugeniusza III Cystersa zaproponowali na stolicę w Yorku Henryka Murdaka, opata cystersów Fontaine. Papież, niezorientowany w sytuacji, zawierzył prymasowi i karnie zawiesił Wilhelma w wykonywaniu urzędu. Na jego miejsce wyznaczył wspomnianego opata i posłał mu paliusz. Wtedy właśnie objawiła się heroiczna świętość Wilhelma. Pozbawiony w sposób krzywdzący stolicy, napiętnowany jako intruz, nie walczył o swoje prawa, nie rozdzierał szat, nie pomstował na krzywdzicieli, ale pokornie przyjął wyrok i udał się na dobrowolną banicję do swojego krewnego, króla Sycylii, Rogera. Wezwany następnie przez swojego wuja, biskupa Winchester, do Anglii, pomagał mu w jego pracy duszpasterskiej oraz w administrowaniu diecezją. W 1153 roku zmarli zarówno papież błogosławiony Eugeniusz III i Henryk Murdak, metropolita Yorku. Za radą wuja Wilhelm udał się więc do Rzymu, aby osobiście przedstawić swoje położenie. Nowy papież, Anastazy IV, przyznał Wilhelmowi pełne prawa do stolicy metropolitalnej w Yorku i wręczył mu paliusz. Święty powrócił do Yorku witany entuzjastycznie przez swoich wiernych w 1154 roku. Tak wielkie tłumy zgromadziły się na drewnianym moście rzeki Us, wiodącym do miasta, że w pewnym momencie most nie wytrzymał naporu i zawalił się. Uważano to za cud, że nie było ofiar śmiertelnych. Również i święty wyszedł z tego wypadku cało. Jednakże radość mieszkańców Yorku trwała krótko, gdyż w tym samym roku Wilhelm zachorował śmiertelnie i pożegnał ziemię dla nieba 8 czerwca 1154 roku. Tak nagła śmierć obudziła ogólne podejrzenie, że biskup został otruty, nie przeprowadzono jednak śledztwa. Wilhelm został pochowany w katedrze w opinii świętości, a Pan Bóg potwierdził ten sąd licznymi łaskami, a nawet cudami, jakie działy się przy jego grobie. One to sprawiły, że papież Honoriusz III w roku 1227 zaliczył Wilhelma w poczet świętych i wpisał do martyrologium rzymskiego. W roku 1284 ciało świętego Wilhelma przeniesiono ze skromnego grobu do grobowca nowego, który umieszczono w głównej nawie katedry. W uroczystości tej wziął udział sam król i jego małżonka. Niestety, relikwie Wilhelma zniszczono w wieku XVI, kiedy Henryk VIII ogłosił się nową głową kościoła w Anglii. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Wilhelma, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.